sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląska. Dzisiaj nasze studio odwiedził Kamil Piliński, był napastnik Śląska, ostatnio bez klubu. Dzień dobry Kamil. Dzień dobry, witam. Kamil, jak to, no właśnie, no to może powiedz, bo się chciałeś wyrwać, więc słucham. No obecnie tak, moje rozrywki na Łotwie się skończyły w poprzednim miesiącu. W tej chwili jest przerwa, ja też jestem jakby powiedzmy na urlopie i mój kontrakt się skończył, gdzieś tam mieliśmy rozmawiać o dalszej współpracy, jednak gdzieś tam nie doszliśmy do końca do jakiejś umowy, więc w tej chwili jestem na urlopie i gdzieś tam szukam pracy, jak to można powiedzieć. Poprzednie rozrywki skończyliśmy z mistrzostwem kraju, także cel jaki był założony na klub, żeśmy zrealizowali i to akurat było dla nas najważniejsze, dlatego że fajnie zaprezentowaliśmy się w europejskich pucharach, więc... O czym polscy kibice doskonale wiedzą, no bo wyrzuciliście z pucharów miasta Gliwice. 20 meczów, 5 goli. Trochę mało tych bramek. Z racji tego, że tych minut też nie było nie wiadomo ile, gdyż... Ja też podpisując kontrakt półtora roku temu w klubie nie wiedziałem, że w lidze obowiązują limity, gdyż w pierwszym składzie w meczu ligowym mogło występować tak naprawdę tylko 5 obcokrajowców. 6 musiało być Łotyszy na placu, więc przy ilości obcokrajowców, jaki posiadał klub, a było nas 15-16, jednak zespół, trenerzy czy jakby też dyrektorzy starali się jakby rotować tym wszystkim i patrząc jakby przez pryzmat tego, ile kto zagrał z tych obcokrajowców, większość z nas ma tych minut troszeczkę mniej rozłożonych niż tak naprawdę w 100% możliwości grania, więc to był taki jakby jeden z tych powodów. Do tego mówię, na moją pozycję było nas 3-4, więc graliśmy tak naprawdę jednym napastnikiem, więc ciężko było jakby w każdym meczu móc wystąpić. No, gdzieś mówię, występowałem więcej w Pucharze Łotwy, w europejskich pucharach też coś tam kilka minut dostałem, także gdzieś tam było to rozłożone na cały sezon, na cały zespół i tak naprawdę w momencie, kiedy był postawiony cel został zrealizowany i także tak było to wszystko ustawione, żeby cały zespół był zadowolony na końcu rozgrywek. Nie chciałeś zostać w Rydze? Chciałem. Był moment taki, że gdzieś tam jakby szukałem może troszeczkę innej opcji, ponieważ nie do końca mi się podobał właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ten limit. Z racji ambicji chciałem grać więcej i powiedzmy występowałem w jednym, drugim meczu, w trzecim jakby nie było mi dane grać przez to jakby, żeby dać komuś innemu szansę i chciałem gdzieś jakby coś zmienić, ale no ale gdzieś wyszło na samym końcu, że się wszystko fajnie skleiło i chciałem zostać, bo życie w Rydze było bardzo fajne, miasto piękne, bardzo podobne do Wrocławia. Byliśmy z rodziną gdzieś tam pozytywnie zaskoczeni jakby życiem na Łotwie, także do tego stopnia byliśmy gdzieś tam skłonni, żeby przedłużyć tę umowę. Niestety się nie udało. Okej, to co dalej? Bo ty jesteś piłkarskim obieżnym światem. Rumunia, Litwa, teraz Łotwa, no Polska. To jakiś nowy, egzotyczny kierunek, czy może powrót do ekstraklasy? No zobaczymy. W tej chwili odbieram dość sporo telefonów od różnych osób. Oferty mam w tej chwili z ekstraklasy, z pierwszej ligi polskiej, z klubów z zagranicy, także coś tam się dzieje w tym kierunku. Jeszcze jakby jakieś tam decyzje nie podjąłem i zobaczymy, jak to się w najbliższych tygodniach potoczy. Jak ostatnio grałeś w Śląsku, strzeliłeś 11 bramek. Jak wspominasz ten okres? Bo broniliście się wtedy trochę, może nie desperacko, ale jednak przed spadkiem. Ty razem z innymi piłkarzami z Morioku zmasakrowaliście, można powiedzieć, tą dolną połówkę, prawda, ligi. No ale nie można było wtedy oczekiwać więcej od tego zespołu?
Oczywiście, że można było. No, każdy z nas wiedział, że mamy fajny zespół. Też troszkę tych zawirowałem przez to, że znowu rozpoczęliśmy sezon z jednym trenerem, kończyliśmy go z innym trenerem. Przez te wyniki, które nie do końca były satysfakcjonujące, wiadomo, każdy przez pryzmat tego, że Śląsk jest takim dużym klubem i Wrocław ma ambicje grania o najwyższe cele i Wrocław przede wszystkim jest głodny sukcesów. Wiedzieliśmy, że musimy stanąć i grać jak najlepiej, a jednak ten sezon nie był do końca taki, jaki sobie tego życzyliśmy. Najważniejsze, że spokojnie żeśmy go wtedy dograli i tak jak wspomniałeś, tą końcówkę mieliśmy dość fajną i przede wszystkim jakby troszeczkę zamazaliśmy ten zły obraz tego całego sezonu. Końcówka była fajna i te wyniki też dały trochę przede wszystkim emocji kibicom w tamtym czasie. No, trzeba popatrzeć, że jakby przez pryzmat jakby jednostek w tamtym zespole też mieliśmy fajnych piłkarzy, jak wspomniałeś, jak Riota, który gdzieś potrafił się z tego zespołu wybić i pójść do Belgii. Także można było przede wszystkim od nas wymagać dużo więcej. Riota Morioka z perspektywy trybun wyglądał jak przybysz z innej planety trochę, jeżeli chodzi o polską ligę. No, czarował, tak? Grał świetnie, te prostopadłe piły, które tobie zwłaszcza zagrywał, naprawdę to były miód malina i to faktycznie jest tak znakomity piłkarz, jak kibice, jak dziennikarze uważają, czy my troszeczkę przesadzamy? No myślę, że tak. No, trzeba też spojrzeć, gdzie on potem kontynuował tą swoją przygodę. Wyjechał do Beveren, tak? Tak, do Beveren. Później do Anderlecht. Po pół roku kupił go Anderlecht. No to nie wierzę w to, że Anderlecht kupił przypadkowego piłkarza. Okej, potem to się gdzieś rozmyło, w tej chwili jest w Charleroi, tak? Chyba tak. Jest. Ale dalej w lidze belgijskiej. Tak, jest dalej w lidze belgijskiej, cały czas gra, strzela, asystuje, bo gdzieś tam jakby obserwuje jego gdzieś tam dalszą historię, więc widać, że nie zaginął i cały czas gdzieś tam ten poziom prezentuje, a wiemy, że Liga Belgijska nie jest też przypadkową ligą i z tamtej ligi też wyjeżdżają piłkarze i można się z tej ligi gdzieś tam wypromować, więc widać, że w momencie, kiedy poszedł do tego i tam prezentuje fajny poziom. Tak, był na pewno fajnym kolegą na boisku, bo można było z nim naprawdę fajnie pograć i cieszyć się grą z nim. To było pozytywne dla mnie jako napastnika. Miło i fajnie się gra z takim playmakerem przede wszystkim, tak? I widać, że też dość wcześnie szybko się zaklimatyzował w naszym zespole Ale podobno nie dało się z nim pogadać. Na początku tak, na początku miał problem z komunikacją przez to, że gdzieś tam nie rozmawiał po angielsku, ale bardzo się starał i chciał jak najszybciej tego języka się nauczyć i już potem można było swobodnie z nim porozmawiać. I tak ja go wspominam bardzo, bardzo miło i trzymam za niego kciuki. Kamil, piłkarz musi znać języki obce? Myślę, że tak, ponieważ powiedzmy po swoim przykładzie widzę, że nigdy nie wiadomo, gdzie nas los poniesie. I przede wszystkim ten język, chociażby podstawowy angielski, człowiek musi gdzieś tam umieć i umieć się nim posługiwać. Także na pewno to jest dodatkowa cecha do tego, żeby jak najszybciej móc się skomunikować z zespołem i mieć jakby fajne relacje koleżeńskie przede wszystkim, czy ze swoimi kolegami z zespołu, a przede wszystkim ze sztabem trenerskim. Pytam o to dlatego, no bo rozmawialiśmy o Riocie, on nie znał angielskiego, przynajmniej na początku, ale to nie przekładało się na jego grę, no bo on i tak grał bardzo dobrze, no ale w Śląsku jest teraz Eric Exposito, Hiszpan, który po angielsku ponoć niewiele potrafi powiedzieć. Czy fakt, że on się nie potrafi skomunikować swobodnie ze sztabem, z kolegami, może być powodem tego, że gra, umówmy się, przeciętnie? Myślę, że może mieć to jakiś problem, bo nie do końca może rozumieć to, co jakby jest od niego wymagane, tak?
No od napastnika się chyba goli wymaga. No tak, wiadomo. No, wiadomo, że w tym elemencie zawsze się szuka jak najlepszych rozwiązań i napastnika przede wszystkim rozlicza się z tych bramek. I oczywiście myślę, że każdy patrząc przez ambicje klubu, jakim jest Śląsk, przede wszystkim też w ostatnim roku, kiedy był Marcin, który nastrzelał sporo tych goli, od Erika się wymaga tego samego i każdy by chciał, żeby Erik mógł grać przeciętnie, ale strzelać gole. No a widać, że nie do końca te dwie sprawy idą w tą samą stronę, więc na pewno ma potencjał duży, bo nie ma się co oszukiwać. Ma dużo cech, które gdzieś tam w tej chwili w obecnym współczesnym futbolu są bardzo preferowane. To powiedz, jakie to cechy, bo kibice twierdzą, że część kibiców twierdzi, że on nie ma żadnych pozytywów. No w tej chwili jakby w futbolu preferuje się tych dużych napastników, tak? I którzy będą wspierać zespół w grze ofensywnej, konstruować akcje. On jako ta silna taka dziewiątka ma przytrzymać piłkę, pomóc zespołowi uspokoić grę, troszeczkę dać czasu na to, żeby skrzydłowi boczni obrońcy czy tam środkowi pomocnicy też podeszli wyżej i mogli kreować akcje na drugiej stronie boiska, więc od tego w tej chwili się wymaga, tego przede wszystkim się wymaga teraz od takich silnych numerów 10 na świecie, więc Erik to ma, takim jest typem napastnika. Oczywiście wymagamy od niego większej ilości goli, bo chcielibyśmy, żeby ten Śląsk przynajmniej został na tym miejscu w tabeli, jakim jest, albo walczył o te puchary, tak? No dzisiaj rozmawiamy, jest na czwartym miejscu, no to nie, chcielibyśmy, żeby był wyżej, tak? Jedno oczko przynajmniej. Tak, żeby przynajmniej był na tym miejscu promowanym jakimś medalowym. Kamil, co się stało w meczu z Legią? No bo Legia nas stłamsiła, co tu dużo mówić, Śląsk w ogóle nie istniał poza tą pierwszą fazą meczu do momentu przerwania spotkania przez arbitra. No tak, moim zdaniem rozpoczęli bardzo, bardzo ciekawie, bo poszli dość wysoko, chcieli zaskoczyć Legię. Być może ten rzut karny, który zespół dostał, okej, no zdarzyło się, Robert go nie strzelił. Być może w tym tkwi sekret, że zespół wtedy gdzieś, moral zespołu gdzieś może poszły trochę niżej. Legia gdzieś dostała drugiego wiatru i grało się łatwiej, bo ja uważam, że Legia w tym dniu nie zagrała super spotkania. Dla mnie Śląsk w tym momencie był w tym meczu przede wszystkim był słabszy od przeciwnika, okej, ale Legia też nie zagrała takiego spotkania, które mogło tak spokojnie wygrać 3-0. Jak ktoś nie oglądał meczu, stwierdził, a to na pewno pozamiatali 3-0 na wyjeździe, no to spokojnie sobie ten wynik ugrali. A tak, spokojnie ugrali, ale to widać, że do momentu, to się zaczęło od momentu, kiedy Robert nie strzelił karnego. Być może, kiedy Robert by zamienił ten strzał na gola, być może byśmy my się cieszyli dzisiaj z 3 punktów. A czy na piłkarzy ma wpływ taka przerwa, jaką zgotowali kibice, czyli 10 minut bez gry stanie w niskiej temperaturze? Myślę, że tak. Myślę, że to jest troszeczkę wybicie z rytmu, bo wychodząc na boisko mamy jakieś założenia na którąś tam fazę meczu. Czasami gdzieś pierwsze 15 minut gdzieś się stara założyć ten pressing taki wyższy, próbować zepchnąć przeciwnika na swoją stronę, być może takie były założenia, a parę minut po rzucie karnym, no te jakby emocje zostały wyłonione, ale troszeczkę z innej strony, ze strony trybun. Tak, było to świetne, ale moim zdaniem też, bo na przykład słyszałem wiele opinii, że za długo to trwało. Moim zdaniem też troszeczkę za długo, bo powiedzmy przerwanie meczu i gdzieś tam te 5 minut, kiedy można postać jeszcze, złapać kilka tam informacji od sztabu trenerskiego i wrócić z powrotem do grania, byłoby w porządku, ale kiedy już sędzia musiał zdecydować, że żeby piłkarze zeszli do szatni z powrotem, to już jednak
była za duża przerwa na to, żeby móc wrócić spokojnie do grania i być w tym takim rytmie meczowym. Tak. No otóż to, no też mi się wydaje, że jakby to trwało 2 minuty, prawda, 3 minuty, pokaz tych fajerwerków, to co innego, ale to trwało 10, no i to wszystkim się zimno po prostu robiło. No tak, ja powiedzmy doświadczyłem tego, będąc w Bukareszcie na derbach w każdym z tych spotkań było żywiołowo i niejednokrotnie były te pojedynki przerywane, bo rzucane były czy serpentyny, czy petardy, czy też fajerwerki. Cały czas coś się działo, więc jakby ja to znam i wiem, jak to wygląda. Tu jako, że ten mecz miał rangę tak dużą, że grał lider z wiceliderem, bo Legia była bodajże trzecia. No, to powiedzmy mecz na szczycie, obóz, tak? No, że tak. Ten mecz był traktowany z pod rangą meczu na szczycie. Fajne to było, że kibice tak fajnie chcieli to ulepszyć, tak? Ulepszyć, pokazać to że też potrafią dodatkowo jeszcze dać fajne emocje w tym spotkaniu. Przyszło 32 tysiące ludzi prawie, także jako widowisko mogło być to świetna sprawa, lecz sami widzimy, na samym końcu wyszło tak, że zespół przede wszystkim przegrał, a do tego jeszcze wiele osób miało jakiś tam niesmak tych wszystkich emocji. Kamil, musimy powoli kończyć, ale jeszcze chcę Ciebie zapytać, jak sądzisz, który Śląsk będzie na koniec sezonu? Ale nie chodzi o jakieś tam myślenie życzeniowe, tylko tak konkretnie, jak uważasz? No ja bym chciał, żeby to były miejsca, o których wspominaliśmy wcześniej, czyli pierwsza trójka, tak? Bo widać, że ten zespół taki potencjał posiada i nieprzypadkowo wiele tych meczów przechylił na swoją korzyść i jest tak wysoko w tabeli. Widać, że ta liga jest bardzo wyrównana i można spokojnie powalczyć o coś fajnego, przede wszystkim wrócić do tych fajnych sukcesów, które były te 10-8 lat temu, tak? Więc powiedzmy, fajnie by było teraz wrócić do tych czasów i cieszyć się we Wrocławiu z jakiegokolwiek medalu. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Kamil Biliński, chyba najbardziej utytułowany wychowanek Śląska Wrocław w historii naszego klubu, bo Puchar Ligi, Mistrzostwo Litwy. Trzy mistrzostwa, dwa puchary, dwa super puchary. Puchar Ekstraklasy. Trochę się tego w Puchar Ekstraklasy jeszcze w barwach Śląska, trochę się tego nazbierało. Dziękuję bardzo. To był program Hej Śląsk. Dziękuję. Sponsorem programu jest Motorpol Wrocław. Dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.